Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem analiz przedmiotów ekonomicznych, takich jak statystyka opisowa, analiza matematyczna, mikro, makroekonomia, ekonometria, badania operacyjne i wiele więcej, ale tylko z przedmiotów ilościowych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl, ewentualnie piszcie od razu swoje zadania w załącznikach do maili na zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała tylko możliwość, na pewno się z Wami skontaktuję. Dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie ze statystyki opisowej, dokładnie z wszechstronnej analizy struktury, gdzie mamy do policzenia w przypadku, gdy mamy szereg rozdzielczy przedziałowy, kwartyl pierwszy jako miarę położenia pozycyjną. I teraz znowu bazujemy na tych samych danych, że mamy zadanie, gdzie mamy zarobki od do, czyli od 500 do 1000 zł mamy 6 osób, od 2000 do 2500 mamy 18 osób, czy od 2500 do 3000 mamy 11 osób. Wszystkich analizowanych osób mamy 73. I jeżeli mamy do policzenia kwartyl pierwszy, czyli informację, która nam niesie o 1/4 całej zbiorowości, to w tym momencie musimy znaleźć, ile wynosi ta 1/4 zbiorowości. Czyli 1/4 z 73, czy 73 dzielone przez 4, daje nam 18,25. I teraz po pierwsze musimy stworzyć taką w formie tabelarycznej początek każdego przedziału, koniec każdego przedziału, jaka była liczebność danego przedziału. No i najważniejsze, stworzyć szereg kumulowany. Szereg kumulowany zawsze powstaje w ten sposób, że pierwsza liczebność jest taka sama jak liczebność nieskumulowana. Kolejna wartość, 21, powstała w ten sposób, że do poprzedniej wartości kumulowanej dodaję poszczególną liczebność bieżącą liczebności przedziału i mam 21. 44 znowu powstało według tej samej zasady, czyli poprzednia wartość kumulowana została zwiększona o bieżącą liczebność i mam 44. Nawet 73 powstało w ten sposób, że poprzednia kumulowana 62, dodałam bieżącą liczebność, mam 73, co musi dla ostatniego przedziału zgadzać się z sumą liczebności poszczególnych, a więc tu musi się zgadzać, jak i tutaj. Teraz, żeby znaleźć kwartyl pierwszy, gdzie on się konkretnie zawiera, w którym to przedziale, musiałam policzyć 18,20,25 i teraz ta wartość po raz pierwszy w szeregu kumulowanym zawiera się dla drugiego przedziału, bo 21 na pewno pokrywa po raz pierwszy 18,25. Czyli mogę wstępnie powiedzieć, że kwartyl pierwszy zawiera się między 1000 a 1500. A więc podstawiając do wzoru, ja potrzebuję w przypadku szeregu rozdzielczego przedziałowego mieć początek przedziału, gdzie zawiera się kwartyl pierwszy, czyli 1000. Potrzebuję również po 1/4 zbiorowości, czyli pozycję tego kwartyla pierwszego, jak również wartość kumulowaną dla przedziału wcześniejszego. Jeżeli wartość kumulowana dla przedziału kwartyla pierwszego jest 21, to dla przedziału wcześniejszego jest to 6. Jeżeli potrzebuję również NQ1, czyli liczebność przedziału kwartyla pierwszego, to jeżeli wiem, że on zawiera się w przedziale od 1000 do 1500, to jego liczebność jest 15 i tyle tu powinnam wpisać w mianowniku. I ostatni element, który jest nam potrzebny, jest to rozpiętość przedziału, gdzie zawiera się kwartyl pierwszy. A więc kwartyl pierwszy na pewno zawiera się w przedziale od 1000 do 1500, a więc rozpiętość tego przedziału to 500, czyli ta różnica między początkiem a końcem przedziału. Po podstawieniu otrzymujemy 1408,333. A oznacza to tyle, że mogę zinterpretować ten wynik tak, że zawsze 25% osób, czyli bo interpretujemy pierwszy kwartal, czyli pierwszą ćwiartkę, że 25% z badanych osób miała te zarobki, bo akurat analizujemy zarobki, niższe lub równe, czyli maksymalnie 1408,333 zł. Zawsze pamiętajcie o jednostkach, zawsze pamiętajcie o tym udziale procentowym, że to jest 25% i jaka była cecha, czyli 25% osób miało te zarobki niższe lub równe 1408,333 zł.
Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło statystyki opisowej. Dokładnie w ramach wszechstronnej analizy struktury chciałam Wam pokazać, jak się liczy kwartel pierwszy, gdy mamy dane zapisane w postaci przedziałów. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie zadań, ale tylko z przedmiotów ilościowych, ekonomicznych, jak najbardziej możecie załączać je do maila na zadania-projekty@wp.pl, ewentualnie wejdźcie na stronę internetową zadania-projekty.pl. Ja Was serdecznie zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów, również ze statystyki opisowej, czy matematycznej, czy ekonometrii. Co jest Wam potrzebne, zaglądajcie na konkretne playlisty, a może bo akurat znajdziecie tam rozwiązanie swojego problemu. Subskrybujcie mój kanał, bardzo chętnie spoglądam, czy subskrybujecie, czy lajkujecie filmy. Gdy będę tylko miała możliwość, na pewno będę tworzyła kolejne filmy. Wy rozwiązujcie jak najwięcej zadań i zapraszam Was generalnie do nauki statystyki, bo ona nie musi boleć. Także pozdrawiam i życzę miłego dnia.